Wykonajmy doświadczenie o nazwie Duch w butelce. Do kolby wlewam niewielką ilość alkoholu propylowego. Staram się rozprowadzić alkohol po ścianach kolby. Spróbujmy teraz zapalić pary alkoholu. Zobaczmy to jeszcze raz. Wykonajmy to doświadczenie jeszcze raz. Jednak tym razem butelkę najpierw wypełnimy tlenem. Mamy tutaj przygotowany niewielki zestaw do otrzymywania tlenu. W kolbie okrągłodennej znajduje się tlenek manganu 4 i dodajemy 10% roztwór natlenku wodoru. Otrzymywany tlen wypiera wodą z butelki. Tak jak poprzednio, dodajmy teraz do butelki niewielką ilość alkoholu propylowego. Spróbujmy teraz zapalić powstałą mieszaninę.